Witam. W dzisiejszym krótkim poradniku postaram się przedstawić, jak włączyć ukrytą funkcję doświetlania skrętów w pojazdach z grupy WAG. Jak wygląda owa funkcja, widzicie Państwo na podglądowym filmiku. Po podłączeniu interfejsu do gniazda OBD przechodzimy do programu MaxiEQ. Po odpaleniu programu MaxiEQ wybieramy model, który nas interesuje. W moim przypadku będzie to Audi A4 B8 z 2008 roku. Następnie w zakładce System wybieramy sterownik, z którym chcemy się połączyć. Dzisiaj to będzie centrala elektroniczna. Łączymy się z nim. Po połączeniu się ze sterownikiem wybieramy zakładkę Adaptacje. Tutaj interesuje nas pozycja 7, czyli kodowanie. Oznaczamy tę pozycję, po czym klikamy strzałeczkę skierowaną w dół koloru zielonego. W tym miejscu klikamy Odczyt. Pojawią się nam wszystkie funkcje, które są włączone w naszym sterowniku. My poszukujemy bajtu numer 4. W nim właśnie jest ukryta funkcja, która nas dzisiaj interesuje. Tutaj zaznaczamy bit pierwszy. Włącz oświetlenie przeciwmgłowe razem z włączonym kierunkowskazem. Po czym klikamy przycisk Wykonaj. Jak widać na załączonym obrazku, funkcja została wykonana poprawnie. To znaczy, że sterownik przyjął nasze kodowanie. Teraz po wyłączeniu zapłonu i włączeniu go ponownie, funkcja już będzie dostępna w naszym pojeździe. Zapraszam do testowania i komentowania.